Jeśli chcesz, żeby Twój związek przetrwał całe życie, to koniecznie trzeba o niego dbać. Dlatego dzisiaj przedstawiam 10 przykazań udanego związku. 1. Nie ograniczaj wolności swojemu partnerowi. Spędzanie czasu osobno jest absolutnie zdrowym i obowiązkowym elementem każdej relacji. To może być dla Ciebie trudne, jeśli sama masz mniej znajomych niż Twój partner albo mniej możliwości spędzania wolnego czasu, ale to nie usprawiedliwia zmuszania swojego partnera do spędzania czasu z Tobą. Im mocniej będziesz próbował zatrzymać go przy sobie, tym mocniej go od siebie odepchniesz. Pretensje, obrażanie się i okazywanie zazdrości to niewidoczny sposób do zniszczenia swojego związku. 2. Nie reaguj impulsywnie i nie przerzucaj swoich frustracji na partnera. Nie warto kolejny raz wracać do starych kłótni, nawet jeśli jeszcze trochę boli Cię to, co się stało. Nie warto okazywać zazdrości, nawet jeśli właśnie poczułeś jej mocniejsze ukłucie. Cokolwiek Cię zaboli, zamiast reagować impulsywnie, warto najpierw złapać do tego dystans i spojrzeć na wszystko z boku. 3. Mów o tym, co Ci się nie podoba. Oczywiście z szacunkiem i w pokojowej atmosferze, bo to jedyne warunki, w jakich taka rozmowa może być skuteczna. Powiedz, co Ci się podoba, a co według Ciebie warto zmienić, ale nie baw się w dyktatora i nie próbuj stawiać żadnych żądań, bo to będzie budziło tylko wrogość. Takie rozmowy nie zawsze muszą być komfortowe, ale wyjaśnienie sobie pewnych spraw, które Wam przeszkadzają, zanim nabiorą większych rozmiarów, może mieć kluczowe znaczenie w utrzymaniu dobrej relacji między Wami na lata. 4. Przepraszaj, jeśli czujesz, że zrobiłeś coś źle. Nawet jeśli Twój partner zrobił coś 18 razy gorszego. Przepraszanie za coś, co naprawdę zrobiłeś nie tak, nigdy nie jest oznaką słabości. Na pewno od swojej kobiety nigdy nie usłyszysz czegoś w stylu: Paweł, ty lamusie, po kiego grzyba ty mnie przeprosiłeś? Te słowa spierdalaj dziko sprawiły, że zrozumiałam, jak się czujesz i zobaczyłam wszystkie swoje błędy. A ty mnie za to przepraszasz? Jesteś dla mnie nikim. Przeproszenie za swoje błędy jest pierwszym krokiem do zburzenia wrogości i wzbudzenia autorefleksji w twoim partnerze. Tak jak agresja rodzi agresję, tak przepraszanie rodzi pokój. 5. Nie reaguj atakiem na atak. Powstrzymaj pierwszą automatyczną reakcję i spróbuj spojrzeć z miłością na swojego partnera. Postaraj się wczuć w to, co twój partner czuje i spróbować zrozumieć, skąd wzięła się taka reakcja. Co go tak zabolało, że pojawiło się w nim tyle złości? Do kłótni zawsze potrzeba dwóch osób. Jeśli ty nie podejmiesz walki, no to tak mi przykro, ale z kłótni nic nie wyjdzie. 6. Nie narzucaj się swojemu partnerowi. Śmiało możesz inicjować wyjścia, rozmowy czy bliskość fizyczną, ale tylko jeśli widzisz, że twój partner dobrze na to wszystko reaguje i sam co najmniej raz na jakiś czas daje coś od siebie. Gorzej, jeśli przez dłuższy czas te wszystkie gesty wychodzą tylko od ciebie, a twój partner jest mocno wycofany. To może złamać równowagę uczuć między wami, a to na dłuższą metę prowadzi do coraz większych dysproporcji i w końcu do rozpadu związku. 7. Nie wymagaj miłości. To może wydawać się paradoksalne, ale twój partner nie jest od tego, żeby cię kochać. To ty jesteś od tego, żeby rozkochać go w sobie. Bo to ty masz nieporównywalnie większą kontrolę nad tym, co on czuje do ciebie, niż on sam. Dlatego sygnały, które świadczą o tym, że twój partner jest wycofany, powinny być lampką ostrzegawczą dla ciebie. To ty powinieneś się zastanowić, co możesz zrobić lepiej, zamiast przerzucać winę na swojego partnera. 8. Mów prawdę, nawet jeśli jest trudna. Twój partner to jedna z tych osób, wobec których powinieneś być zdecydowanie najbardziej szczery. Jeśli w jakiejś sprawie masz ochotę mu skłamać, to warto potraktować to jako impuls do tego, żeby się temu bliżej przyjrzeć. Dlaczego miałbyś kłamać? Czy twój partner ogranicza twoją wolność? Może to dobry moment, żeby zmierzyć się z tym problemem, zamiast iść na skróty i coś ukrywać. Chcesz skłamać, bo boisz się reakcji swojego partnera? To może lepiej pokazać jakąś swoją słabość, przyznać się do wcześniejszych błędów i pozwolić sobie na bycie w pełni sobą, zamiast zgrywać superbohatera. 9. Nie pozwalaj sobie na flirt z innymi osobami. To może wydawać się niewinne i możesz mieć wrażenie, że masz nad tym pełną kontrolę, ale nie masz niemal żadnej kontroli nad tym, co czujesz do kogoś innego. Nie możesz się ani zakochać na zawołanie, ani odkochać. To dzieje się samo. Dlatego jeśli masz wrażenie, że ktoś z twojego otoczenia ewidentnie zaczyna ci się podobać, a nie chcesz kończyć obecnego związku i zaczynać kolejnego od nowa, to zdecydowanie lepiej będzie wycofać się, póki jeszcze możesz. Bo po przekroczeniu pewnej granicy może to być bardzo trudne albo już nawet niemożliwe.
10. Rozmawiaj, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj. Nawet jeśli oboje jesteście zapracowani, zajęci dziećmi czy domem, to obowiązkowo musicie znaleźć trochę czasu na regularną rozmowę o tym, co się u was dzieje. Bez tego stopniowo zaczniecie się oddalać i wasza relacja w końcu się rozpadnie. A jeśli chcesz dowiedzieć się znacznie więcej na temat tego, jak budować szczęśliwy i udany związek, zwłaszcza jeśli już teraz czujesz, że jest coś do zmiany w twojej relacji, to zapraszam cię do zapisania się na mój webinar Związek na całe życie, który znajdziesz klikając w kartę, która powinna się teraz właśnie pojawić na ekranie albo wchodząc na stronę relacje.jakzdobywać.pl. A jeśli chcesz dostawać więcej filmów takich jak ten w przyszłości, to koniecznie subskrybuj ten kanał i kliknij ikonę dzwoneczka. Dzięki i do zobaczenia. Robert Marchew.